Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na początek. Coś na poprawę humoru. Bayraktar. Bayraktar. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. Це тільки відносно цікавих, значить, на поправи гумору в матеріалах. То вже не є поправа гумору. Бачимо знищення воєнні, які є. Ale nie o tym chciałem mówić, tak? Należy, żeby zdawać sprawę z tego, że jesteśmy całkowicie odcięci jako Zachód od informacji płynącej z Rosji, czyli nie mamy informacji, które możemy weryfikować. Jest cenzura tamtych stacji, jest cenzura tamtych informacji, czyli wszystko, co wiemy, jest podawane nam przez zachodnie deronety, wirtualne parówki, czy inne stacje, tak? Wszystko, co rosyjskie, jest odcięte od świata, czyli weryfikacja tego, czy to jest prawdziwe, czy to jest gra, czy to jest na przykład to, czy to są sceny z innych konfliktów, na przykład. Tego nie mamy zielonego pojęcia, tak? Muzyka jest zrobiona, materiał jest zrobiony. Czy to jest prawdziwe? Nie wiem. To być może jest prawdziwe, tak? Nie wiemy tego, tak musiałbym weryfikować wszystkie zdjęcia, czy to jest prawdziwe, może być równie dobrze z innych konfliktów, tak? Natomiast nieważne, jest to tragedia tam ludności cywilnej. Jest to tragedia ludzi mieszkających na Ukrainie. Natomiast ja chciałbym się zająć czymś innym, czyli jaki to ma wpływ na to, co powinna zrobić Polska. No niestety musimy patrzeć na to bardzo chłodno. Emocje są emocjami. Pomoc Ukrainie, dziewczynom, czy tam kobietom i dzieciom jest bezsporna, tak? W Polsce widać to nawet w każdej szkole. Wszystko jest, tak powiem, jak największym porządku. Jesteśmy humanitarni, jesteśmy moralni. Natomiast patrzeć trzeba, ja się zajmuję patrzeniem z punktu widzenia dalszego, tak, czyli jakie to skutki powinno nieść dla Polski, jakie to skutki niesie dla świata. Tym się ogólnie chcę zajmować, czyli przewidywać w sensie analizować po to, żeby uniknąć błędów lub się przygotować. Co Polska musi zrobić, czy powinna zrobić już od pierwszych godzin w związku z tą wojną na Ukrainie, którą chcieli tak notabene, możecie zobaczyć na materiałach Bartosiaka z listopada, bodajże w historii realnej, są również na moim kanale, że Amerykanie chcieli małej wojny, którą miałaby stoczyć Rosja, na przykład z Ukrainą. Oni tego chcieli, tak? I teraz dokładnie to realizują. Małej. Oni nie chcieli dużej wojny. Oni chcieli małej wojny po to, żeby przekonać albo Putina, albo jego zmiennika do tego, żeby stanął po stronie Amerykanów w wojnie z Chinami. Tak notabene za chwilę rozpocznę serię, której głównym przewodnią myślę będzie wojna USA-Chiny, a już nie u NATO-Rosja, bo to jak powiem, jak ja się zajmuję przewidywaniem, tak na bazie analizy. Co mamy dla Polski? Ten odcinek, ta część ma dotyczyć tego, co dotyczy Polski. Tak, Polska nie wyciągnęła tak na razie wniosków z tego, co się dzieje na Ukrainie. Nie ma mobilizacji, tak? Nie ma wprowadzenia do szkół przysposobienia obronnego. Nie ma, a powinny być natychmiast zrobione, tak? Nie ma przygotowania społeczeństwa do działań obrony cywilnej, tak? Dalej Polacy nie mają żadnego pojęcia, co oznaczają różne sygnały alarmowe, tak? Dalej Polacy nie mają żadnego pojęcia,
jak bronić się przed podstawowymi zagrożeniami, nie wiem, chemicznymi, biologicznymi, tak? To tego wszystkiego uczono na PO. Dzisiejsze młode pokolenia tego nic nie wie, tak? Nie mówiąc o tym, że to, co uczono mnie na PO, już jest dawno nieaktualne, bo to było 30 lat temu. Zmieniły się środki, zmieniły się sposoby zapobiegania, tak? Na bazie doświadczeń to wszystkie informacje powinny zostać przekazywane społeczeństwu, tak, w szeroko rozumianej obronie cywilnej. Te WOT-y powinny działać osobno, tak, w sensie zrobić swoje, obrona cywilna, żeby obronić cywilów przed atakami, powinna robić swoje, tak. Nie mamy zielonego pojęcia, gdzie są srony, nie poza pasjonatami, tak. Nie mamy pojęcia, jak się zachowywać w sronie, nie mamy łączności w tych sronach, bo to jest archiwalne przecież wszystko i z starych czasów na zasadzie odtworzenia izby pamięci z jednego pomieszczenia, tak, choć te strony istnieją. I co jeszcze Polska nie zrobiła? Polska najważniejsze rzeczy nie wprowadziła możliwości dostępu do broni. Tak, ludzie sobie radzą oczywiście własnymi środkami. Polska, mam tu na myśli rząd, tak. Natomiast ludzie, społeczeństwo polskie, widzę, już to obserwuję, że zaczęło masowo interesować się bronią. Jest oblężenie sklepów militarnych, tak, i są wykupywane wszystkie możliwe środki, od paralizatorów zaczynając, po gaz pieprzowy, tak, no wszystko, że tak powiem, schodzi na pniu. Wszędzie są braki materiałowe, czyli tych produktów. No oczywiście bronią, którą powinniśmy zadbać, a która jest całkowicie legalna, są czarnoprowcy. Dlaczego? Bo odstrzelenie jednego gościa pozwoli nam zabrać mu broń, amunicję i mieć tą broń, której polskie władze nam odmawiają w przypadku konfliktu. Czy będziemy się umieli ją posługiwać? To jest większy problem, tak? Dużo większy, bo przypuszczam, nie większość ludzi się pozabija sami tą bronią. Nie wiem, patrząc w lufę, dlaczego pocisk nie wyleciał, tak? No, takie idiotyzmy niestety będą miały miejsce. Także Polska jako kraj nieprzygotowana jest przez władze do tego, żeby stawić czoło Rosji. Czy teraz to przyjdzie do tego stawienia czoła Rosji? Nie wiem. Pytanie, jakie siły ma rzeczywiście Putin, bo jak mówiłem, mamy tu do czynienia z propagandą. Czym on dysponuje? Zaczynają się ruchawki na granicy białorusko-polskiej, czyli znowu jest uchodźcy z dawnych krajów, tak? Albo muzułmańskich cudów, tak? Wiemy, że Rosjanie zaciągają wszystkich, także mnóstwo agentury tam będzie przewoziło. Wiemy, że jakieś tam ruchawki zaczynają się i tańce Putina wokół krajów nadbałtyckich, tak? Polska być może będzie miała czas. Jak nie będzie miała czasu teraz i Putin zaatakuje, no to w krótkim czasie to nie zdążymy się przygotować na niczego. Jeżeli to ja przewidywał Bartosiak, nastąpi to w 2027 roku coś koło, tak, po jakimś okresie czasu na odbudowanie sił rosyjskich, wyciągnięciu wniosków, zmian i tak dalej, to będziemy mieli około 4 lat. Bardzo mało, prawda? Na to, żeby dokonać jakichkolwiek zmian, chociażby w mentalności, umiejętności ludzi mieszkających w Polsce. To tyle, nie będę się dalej rozwodził, bo nie ma sensu. Za chwilę nagram też filmik o tym, co jest bardziej globalnie. Dzięki, do usłyszenia.